Dobry wieczór wszystkim. Jest sobotni wieczór, bardzo miła atmosfera. Powoli przygotowujemy się do świąt. Po intensywnym tygodniu mamy trochę odpoczynku, korzystamy z niego. Siedzimy sobie, muzyczka przed chwilą grała, została wyłączona dla potrzeb nagrania i dyskutowaliśmy najpierw o muzyce i o różnych wartościach różnych muzyk, różnej muzyki. Od disco polo po muzykę klasyczną. No i różnica pokoleń, różnica patrzenia na pewne tematy spowodowała, że mamy zupełnie odmienne zdanie na te kwestie. I tak oczywiście od tematu do tematu skończyło się na dyskusji o motocyklach. Kiedyś miałem pomysł, żeby nakręcić film, nazwijmy to opowiadanie, czy jakąś taką pogadankę o oszustwach motocyklowych. Chodzi mi konkretnie o zjawisko, które rozpanoszyło się obecnie bardzo mocno, a zaczęło się gdzieś na początku wielkiego kryzysu. Nie chcę za dużo o tym mówić. W każdym razie zaczęliśmy się prawie kłócić przed chwilą i Wojciech wpadł na dobry pomysł, żeby zatrzymać tę dyskusję, którą prowadziliśmy i poprowadzić ją jeszcze raz w formie live'a, który mógłby się odbyć prawdopodobnie w następną niedzielę, czyli 27 grudnia. Tak mi się wydaje. Liczę na to, że oprócz mnie i Wawrzyńca jeszcze zagości u nas ktoś, kto będzie miał coś do powiedzenia na ten temat. Jego zdanie będzie istotne. Zobaczymy, czy tak będzie, mam nadzieję. I ciekaw jestem Waszej opinii na ten temat, ale znowu kontynuując moje założenie, że poruszamy tematy nieoczywiste, wydaje mi się, że to byłby jeden z takich tematów. W lifletach reklamowych, w informacjach do prasy dotyczących motocykli nigdy nie znajdziecie złych opinii. Testy, które są robione i publikowane, też są pod presją dostawców motocykli i producentów. Więc chciałbym porozmawiać o zjawiskach bardziej ogólnych i trochę w ujęciu historycznym. Myślę, że się uda prawdopodobnie w przyszłą niedzielę, 27 grudnia. Mam nadzieję, że będzie to interesujące. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.